W żadnym wypadku nie jest przesadą stwierdzenie, iż obecnie Polska jest w centrum zainteresowania światowej opinii publicznej i rządów państw. Szczególnie bacznie patrzą na Warszawę nasi najbliżsi sąsiedzi, co jest oczywiście naturalne. Jednak powodem tego nie jest bliskość, ale ogromny wzrost znaczenia Polski dla bezpieczeństwa. W Unii Europejskiej jedyne sensowne siły zbrojne posiada Francja, Niemcy i Polska. Przy czym Francja kontynuuje swoją metamorfozę w stronę mocarstwa ekspedycyjnego, zaś niemieckie siły zbrojne stoją na skraju załamania. Wobec rysującego się zagrożenia większość krajów europejskich szuka gwarancji Warszawy lub przynajmniej utrzymania z nią przyjacielskich stosunków. W ostatnich latach wiele krajów straciło zaufanie do instytucji Unii Europejskiej kierowanych przez Niemcy, postrzegając je jako niezdolne do faktycznego działania w obliczu realnych zagrożeń. Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglądała nowa struktura świata, gdy zakończy się czas chaosu wojny na Ukrainie i rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Pewnym jest jednak, że właśnie teraz się on kształtuje. Chcielibyśmy tu w Warszawie wierzyć, że zakończy się etap transformacji korzystnie dla nas. Niestety nie jest to przesądzone. Niemniej dynamiczny wzrost gospodarczy, skokowe, choć wymagające wciąż realnych działań, zwiększenie sił zbrojnych, zdecydowana postawa wobec zagrożeń widoczne we wspieraniu Ukrainy, zdolność do działań ofensywnych obserwowana na Białorusi stawia Polskę jako lidera kształtowania się nowego porządku. A w tym przypadku każdy chce zająć jak najlepszą pozycję, bo zapewne utrzyma się on kolejne pół wieku i będzie decydował o bogactwie lub wiedzie kilku pokoleń Europejczyków. Polska stanowi punkt ciężkości całego ugrupowania tzw. wschodniej flanki. Mając na swoim skrzydle front północny, aż po najdalsze granice Finlandii i front południowy, sięgający w swoim zasięgu południowych wybrzeży Morza Czarnego. Jest to niezwykle ważne położenie. Punkt ciężkości to klausewicowska koncepcja. Nazwa miejsca, które decyduje o losach. Przykładowo takim szwerpunktem w 1939 roku była dla Polski Częstochowa i to właśnie pokonanie broniącej jej 7. Dywizji Piechoty spowodowało kolaps całej polskiej obrony. W 1939 roku Niemcy uderzyłyby w tym punkcie nawet gdyby broniły jej nie jedna, a kilka polskich dywizji. Takim punktem ciężkości i hubem komunikacyjnym jest dziś Polska, ale tak naprawdę punktem ciężkości czego? By odpowiedzieć na to pytanie musimy się odrobinę cofnąć w czasie. Linia bezpośredniego ciągłego zaangażowania NATO rozszerzyła się z centralnego obszaru zimnowojennej Europy o długości 820 km na ponad pięciokrotność tej długości, to jest 4200 km, którego centrum stanowimy my. Obszar Polski ma potencjał utworzenia frontu, jeśli opiera się na potencjalnym członku sojuszu Ukrainie. Chciałbym pochwalić Polskę za to, że jest kluczowym sojusznikiem i wiodącym sojusznikiem w udzielaniu wsparcia Ukrainie. Zarówno jeśli chodzi o ilość, jak i zaawansowane systemy, które Polska dostarczyła i które napędzają niektóre procesy w sojuszu i wśród partnerów. Polska dostarcza również cięższe systemy, takie jak czołgi bojowe. Ale dobre jest to, że sojusznicy NATO są zjednoczeni. Konsultujemy się, dyskutujemy, także w kierowanej przez USA grupie Ramstein, która skupia wiele krajów i która koordynuje wysiłki mające na celu zapewnienie wsparcia Ukrainie. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nie możemy pozwolić, by prezydent Putin wygrał na Ukrainie. To będzie tragedia dla Ukraińców, ale też niebezpieczne dla nas wszystkich, bo uczyni nas bardziej bezbronnymi. W tym przypadku Polska nie tylko jest niezastąpioną linią komunikacyjną utrzymującą Ukrainę przy życiu z zaopatrzeniem z Zachodu, ale też niezastąpioną zaporą zatrzymującą dalszą rosyjską agresję w Europie środkowo-południowo-wschodniej w razie upadku Ukrainy. Jednak, podobnie jak Niemcy w okresie zimnej wojny, Polska jest także państwem na pierwszej linii, stawiającym czoła potencjalnemu zagrożeniu ze strony trzech rosyjskich szwerpunktów. Z Kaliningradu, Białorusi i poprzez zachodnią Ukrainę, jeżeli obecny konflikt zakończy się niekorzystnie. W rozumieniu klausewiczowskim Polska jest nowym strategicznym środkiem ciężkości dla Europy Środkowej. Stanowisko, które jest zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Z pozytywnej strony polskie przywództwo rozumie potrzeby bezpieczeństwa wschodnioeuropejskich członków NATO, reprezentuje wspólne interesy w sposób sprawiedliwy i docenia strategiczne znaczenie przetrwania Ukrainy, wyrażając wsparcie nie tylko słowami, lecz także czynami. Walczymy razem i z pewnością będziemy wspólnie świętować nasze i wasze zwycięstwo w bitwie o wolność i naszą wspólną europejską przyszłość. Bitwie, która trwa właśnie teraz i w naszym życiu. Dziękuję za wasze historyczne wsparcie.
serdecznie gratuluję z okazji Święta Wojska Polskiego. I z całego serca życzę jednego, jak najszybszego zwycięstwa. Chwała Polsce, chwała Ukrainie. Z drugiej strony, jako szwerpunkt dla środkowej części NATO staje się naturalnym punktem nacisku ze strony Rosji, bardziej podatnym na rosyjską nuklearną presję w kryzysie oraz na uderzenia nuklearne w konflikcie. Utrzymanie silnej Polski daje NATO potencjał posiadania dwóch silnych środków ciężkości. Obok centrum, niejako odizolowane skrzydła północne i południowe, lecz zintegrowane w całość. Podobnie sytuację widzą Rosjanie. Na to wskazuje analiza ćwiczeń Zapad 2017, które efektywnie obejmowało trzy główne fronty. Front północny skierowany przeciwko Norwegii, ale z Finlandią, która poniosła największe straty. Na froncie centralnym przeciwko państwom bałtyckim, w tym próbę zamknięcia tzw. Suwalskiej Luki między Kaliningradem a Białorusią oraz podwójne natarcie na Warszawę. Natomiast na froncie południowym początkowo Ukraina miała być unieruchomiona przez kontrolę nad Kijowem, a następnie okupację kraju po pokonaniu ukraińskich sił na polu walki, a w wyniku tego rozmieszczenie jednej lub więcej armii na granic ukraińsko-polskiej. Zapad 2017 zakładał, że stawia czoła przeciwnikom, którzy 1. byli inherentnie słabi, czyli Estonia, Łotwa, Litwa. 2. których obrona zależała od mobilizacji, czyli Finlandia. 3. których siły były związane z wojną proxy, czyli Ukraina. Od czasu dojścia Putina do władzy Polska stanowiła szczególny przypadek. Jest tak zwanym cierniem w imperialnych ambicjach Rosji. Dlatego NATO w przyszłości widzi Polskę jako europejskie centrum ciężkości sojuszu, tak by można było zapewnić, że państwo to jest zdolne do równoczesnego wypełniania swoich kluczowych, wielokrotnych i nakładających się ról obrony przedniej, integracji i synchronizacji operacji z teatrami północnymi i południowymi oraz zobowiązań jako hub do generowania sił. Niemcy niechętnie patrzą na wzrost znaczenia Polski, gdyż w swojej polityce wciąż dążą do utrzymania status quo antebellum, choć jest to całkowicie nierealne. Rozpaczliwie balansują między Chinami, traktując je jako rynek zbytu, co jest trudne, biorąc pod uwagę, że paradoksalnie Chiny wyprzedzają już Europę w produkcji np. elektrycznych samochodów. Rosją z tanimi dostawami energii i Europą Wschodnią, która stanowiła do niedawna rezerwuar taniej siły roboczej. Eksport, tania energia i tania praca stanowiły podstawę współczesnej potęgi gospodarczej Niemiec i jej przewodniej roli w Unii Europejskiej. O tym, jak ważna stała się Warszawa dla poczucia bezpieczeństwa Niemiec, stanowią ostatnie dane dotyczące drastycznie spadającej liczby turystów z Niemiec na wieść o dyslokacji grupy Wagnera na granicy z Białorusią. Cała wschodnia, północna i środkowa Europa w swoich kalkulacjach uwzględnia Polskę. Dlatego bez względu na to, czy chwalimy, czy ganimy interwencyjne zakupy sprzętu wojskowego za granicami, mają one olbrzymie znaczenie moralne, co przekłada się na siłę polityczną. Polska nie tylko zabezpiecza kluczowy przesmyk suwalski, szachuje obwód królewiecki, blokuje na granicy z Białorusią drogę do serca Europy i utrzymuje Ukrainę w wojnie, to dodatkowo stacjonują nasze siły na Łotwie i Rumunii. Litwini, rozczarowani bezradną polityką Niemiec, chcieliby także, by u nich stacjonowały siły polskie. Czesi po zmianie rządów zrobili zwrot ku Warszawie i na gwałt ocieplają nasze relacje. Bratysława, bez względu na wynik zbliżających się wyborów, również będzie dbała o dobre relacje. Wycofanie przez Słowację z użytkowania wysłużonych samolotów bojowych MiG-29 i przedłużające się oczekiwanie na zamówione w USA myśliwce F-16 spowodowały, że rząd słowacki zwrócił się na wiosnę 2020 roku do strony polskiej prośbą o ochronę słowackiej przestrzeni powietrznej. Ostatecznie na podstawie umowy międzynarodowej 1 września 2022 roku polskie i czeskie myśliwce dyżurne rozszerzyły obszar swojej odpowiedzialności o terytorium Słowacji. Dla bezpieczeństwa energetycznego naszych południowych sąsiadów ważny jest także interkonektor Polska-Słowacja, który działa od lipca 2022 roku. Zdolność przesyłowa z Polski na Słowację ma wynieść 4,7 miliarda metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie, a w odwrotnym kierunku 5,7 miliarda metrów sześciennych rocznie. Tego typu infrastruktura ma umożliwić Słowacji import surowca z różnych konfliktów, w tym z Norwegii poprzez wykorzystanie infrastruktury nad Morzem Bałtyckim, terminalu LNG w Świnoujściu oraz gazociągu Baltic Pipe. Podobnie wzrost znaczenia gospodarczego Polski jest widoczny w naszej relacji z Czechami, gdzie poziom eksportu osiągnął wartość 22,7 miliarda euro. To jest 6,6% zagranicznej sprzedaży Polski, to jest drugi partner po Niemczech. Wartość importu wyniosła 11,1 miliarda euro, to jest 3,1% udziału. Poziom wymiany Polski z Czechami jest wyższy
niż z wielokrotnie większymi gospodarkami, takimi jak Francja, Stany Zjednoczone czy Chiny. Jeśli chodzi o energetyczną dywersyfikację, czyli dywersyfikację zdroju, tak różnorodność zasobów źródeł energetycznych, wojna nam wyraźnie pokazała, że 100% uzależnienie to jest strategicznym ryzykiem większości, dla większości krajów, które stworzyły sobie takie uzależnienie. Bardzo się cieszę, że nam, Republice Czeskiej, udało się zmniejszyć uzależnienie od rosyjskiego gazu w bardzo krótkim okresie do zera. Ale nie byłoby to możliwe bez tego, żebyśmy mieli alternatywne drogi dostaw. Jedna z bardzo ważnych dróg właśnie poprzez terminal w Gdańsku i gazociąg Sztorm. Dlatego kładziemy na to taki nacisk, jest dla nas na tyle ważne i cieszę się, że tutaj znajdujemy wspólne stanowisko z Polską. Omówiliśmy szereg tematów. Ja bym widział przede wszystkim wielki potencjał w budowaniu sieci infrastrukturalnej. To będzie wymagało sił, zasobów i czasem odwagi, żeby to przystosować. Przestrzeń do poprawy jest w relacjach transgranicznych, żeby na przykład współpraca na tym zakresie była na tym samym poziomie, co mamy teraz już z Austrią czy Niemcami. Ogólny wzrost znaczenia Europy Środkowej jest korzystny, bo bezpośrednio przekłada się na wzrost znaczenia Polski. Nie przekłada się to jednak na poprawę stosunków polsko-niemieckich, które są na kolizyjnym kursie. Wzajemna retoryka Warszawy i Berlina zaostrza się i zapewne ten trend będzie utrzymany aż do wyborów w Polsce. Bez względu na ich wynik, wzrost znaczenia Polski będzie trwał, przynajmniej tak długo, jak trwa wojna na Ukrainie. Obecnie, wobec spodziewanego fiaska ukraińskiej ofensywy, wydaje się, że wojna potrwa do początku 2025 roku, a potem nastąpi koreanizacja konfliktu. W takim wypadku wzrost znaczenia Polski będzie wolniejszy, ale nabierze cech trwałości. Będzie to niechętnie przyjęte w Berlinie, ale zostanie zaakceptowane. Wobec spodziewanego osłabienia pozycji Chin, związanego z problemami wewnętrznymi oraz gwałtownego wzrostu znaczenia Indii jako jej konkurenta, obecność USA w Europie nie ulegnie osłabieniu, a trend wzrostu znaczenia Polski zostanie utrzymany. Należy ten okres wykorzystać na wzmocnienie gospodarki, bo ona jest fundamentem naszego znaczenia. Berlin jednak mimo akceptacji stanu rzeczy nie zrezygnuje z prób dominacji na wschodniej flance, dlatego konflikt polsko-niemiecki będzie wciąż podsycany, ale nie będą to spektakularne konflikty, raczej cichy, uporczywy spór. Rzeczypospolita za główny kierunek swojego zainteresowania obierze wschód, bo tam może rozwijać swoje wpływy. Kolejnym będzie kierunek północny, to rejon państw Morza Bałtyckiego, gdzie również, zwłaszcza w Skandynawii, jest głębokie zainteresowanie postawą Polski, która również coraz aktywniej patrzy w tę stronę. Świadczy o tym rozwój znaczenia marynarki wojennej, co jest bardzo dobre. Jeszcze przez wiele lat transport morski będzie najważniejszym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Stosunkowo najmniej uwagi poświęcamy krajom południa Europy. Kluczowa w tym rejonie Rumunia jest pogrążona w sporach wewnętrznych i swoim głównym zainteresowaniem skierowana na Unię Europejską, walcząc o przystąpienie do Schengen. Rumunia w tym zakresie popierana jest przez Niemcy. Dla Polski południe stanowi duży problem, albowiem nasz największy konkurent do wpływu w tym rejonie, czyli Niemcy, mają tam bardzo duże wpływy i Warszawa ma problem, by przebić się ze swoją ofertą. Wspólna polityka bezpieczeństwa i wzmocnienie niezależności Mołdawii łączą Warszawę i Bukareszt, ale niewiele więcej. Choć Rumunia z coraz większym zainteresowaniem patrzy w naszym kierunku, licząc na współpracę w zakresie wysokich technologii i rozwija swoje zaangażowanie w inicjatywę Trójmorza czy bukaresztańską dziewiątkę, to jednak wymaga to ze strony Warszawy znacznego zainteresowania. Kluczowe znaczenie w tym procesie ma Mołdawia, która wydaje się, że rezygnuje z prób integracji z Rumunią, wybierając drogę do niepodległości i integracji z Unią Europejską. Jednak Mołdawia poddawana jest presji energetycznej ze strony Rosji, dlatego potrzebne są jej nowe, zdywersyfikowane źródła energii. Na przykład Mołdawia została zmuszona do ogłoszenia stanu wyjątkowego w październiku 2021 roku, po tym jak Gazprom zmniejszył dostawy o 1/3 i zażądał, aby Mołdawia zapłaciła ponad dwukrotność poprzedniej ceny, aby utrzymać przepływ gazu, albo to, albo zaakceptować nowy rodzaj umowy. Gazprom zapewnił nową umowę gazową w zamian za słabsze więzi z Unią Europejską, a rosyjska firma wykorzystała kryzys energetyczny do ukorania nowego prozachodniego rządu. Stabilizacja w tym rejonie jest kluczowa dla uzyskania przez Polskę dostępu do portów Morza Czarnego, ale wobec trudnej sytuacji na Bałkanach rozważane jest także rozwinięcie koncepcji Trójmorza na Grecję, która jest bardzo tym zainteresowana, i uzyskanie dostępu bezpośrednio do Morza Śródziemnego i dalej przez kanał Suezki do Indii i Chin.
Mogłoby to wydawać się za ambitne, jak dla średniego kraju, jakim jest Polska. Jednak chłodna analiza wskazuje, że Rosja stała się całkowicie wyłączona z globalnych łańcuchów produkcyjnych. Prowadzenie działalności gospodarczej jest mocno utrudnione także w Ukrainie. Poza tym trwa strategiczne starcie Chin z szeroko pojętym Zachodem i także państwo środka jest powoli wypierane ze światowych łańcuchów produkcyjnych. Odchodzimy od globalizacji i tworzą się dwa bloki gospodarczo-polityczne. Polska może zająć, m.in. dzięki swojemu położeniu geograficznemu, ważną pozycję w bloku państw zachodnich na czele z USA. Wyraźnie powiedziałem, że Stany Zjednoczone potrzebują Polski tak samo jak Stany Zjednoczone potrzebują Polski. Nasza rola w świecie wykracza poza Europę. Musimy mieć bezpieczeństwo globalne, światowe, ale bezpieczeństwo w Europie to jest sprawa podstawowa, więc prawdopodobnie to jedna z najważniejszych kwestii we współczesnej historii. Może stać się kluczowym elementem łańcuchów produkcyjnych, z czego zdają sobie sprawę nasi sąsiedzi. Premedytacją ominąłem jeszcze jeden kierunek polskiej myśli geopolitycznej. Jest nią Białoruś i Rosja. Problematykę Białorusi omówiłem szczegółowo w poprzednim odcinku, zachęcam do jego obejrzenia. Kolejnym jest oczywiście Rosja i pytanie, czy nasze stosunki muszą być wrogie. Jednak jest to tak duży temat, że poświęcę mu osobny odcinek.